górę nie patrz się tu. Idziemy szorować do Brudasa. Że Antony grzebie w węże. Tak. Jesteśmy w naszej marynie, w Gosport, w południowej Anglii. O, tu. To jest nasz pontonik. Ponton na pontonie. A dlaczego go wyciągamy? Bo będziemy go pompować. I będziemy szorować naszego Brudasa. Znaczy nie Antonego, tylko łódeczkę. Bo prawda jest taka, że Abnerys jest trochę brudna. Trochę to nawet delikatnie powiedziane. I trzeba ją wyszorować. Już nie powiem, że zarosła od spodu. Wydepiluj się, Abnerys. Sama nie chce. To my to zrobimy. Na górę nie patrz się tu, szczęczniki majty, ale patrzcie, co tam jest. O, jakieś wąsy jej narosły. Strachuj się, co tam jest pod spodem. Życie się toczy. Rodzina. Halo, proszę rodziny, przeprowadzka. Pewnie obrosły ją filtrasy, czyli rośliny i skorupiaki, które żyjąc poniżej tej linii, wspomagają ekosystem w oczyszczaniu wody. Tylko czy nie mogłyby przysłużyć się światu gdzie indziej? Zamiast dodawać Abnerys brodę? Ha? U góry, gdzie więcej światła, zadomowiły się zapewne brunatnica i zielenica. Dzień dobry paniom. Niżej pąkle i omułki. Niemiło mi poznać. Zakopywanie się do czegokolwiek. Abnerys wygląda tak, jakby to już była nasza tradycja Abnerysowa, tradycja wakacyjna, że Antony grzebie w lokerze. Loker chyba się inaczej nazywa. Uprzejmie donoszę, że chodzi o bakistę. Czyścić Abnerys z zewnątrz będę siedząc w pontonie. Ławeczka się przyda, a jakże? Trzeba zacząć od napompowania pontonu. Dawno go nie używaliśmy, bo wiecie, no, nie pływaliśmy ostatnio jakoś. I tak myślę, że zamiast udawać kamerzystę, tutaj powinnam się wziąć za konkretną robotę. Pomóc może? In hand. Wszystkie łódki, mimo tego, że są malowane taką antyporostówką, specjalną farbą, żeby nic nie chciało na tym rosnąć, i tak rośnie, i tak chce rosnąć. Zastanawiam się, po co to w ogóle się dzieje. To sporo kosztuje, na pewno nie jest dobre dla środowiska i nie działa. Pytanie, jak by wyglądało dno łódki, gdyby nie było wcale tą farbą antyporostową pomalowane. Coś mi się widzi, że możemy być pierwsi, którzy to wypróbują na sobie i się przekonają, że tak, trzeba porostówką malować, antyporostówką. Zobaczymy. Tu Antony się bierze do rozkładania, a tam pan akurat składa. Jakaż to równowaga w naturze. Za chwilę będzie wołał, żeby mu pomogła, a nie łaziła tylko z telefonem i się lansowała. A tam właśnie przyprowadzili taką łódeczkę, przyholowali. Czyżbyśmy nie tylko my mieli problem z silnikiem? Nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście. Mary, napompowane. Ale ławeczka będzie jedna, wystarczy. One is enough. Tak sobie myślę, że lepiej będzie siedzieć na ławeczce takiej tam, którą właśnie Antony montuje i skrobać. W tym skrobaniu muszę bardzo uważać na sikoki, to znaczy jak będę czyściła powierzchnię łódki, to tam będą takie dziurki, to są sikoki. Sikoki są dobre i niedobre, jak wszystko w życiu, to znaczy one są tam po to, żeby woda się ewentualnie wlewała do łódki albo wylewała, jak na przykład przy toalecie albo w
kokpicie jest takie, są takie dziurki, którymi woda, która się wlewa do kokpitu, wylewa się na zewnątrz, jak się dostanie, morska woda albo deszczówka. I tych sikoków mamy 6, czyli 6 potencjalnie niebezpiecznych otworów w poszyciu jachtu, które uszkodzone są, bardzo niebezpieczne, bo zatapiają łódkę. Więc jak tu drapać? A to drapanie może być, no nie, to nie schodzi tak łatwo ręką, trzeba tak skrobać. Ale chyba nie aż tak bardzo, żeby uszkodzić sikoki. No zobaczymy, czy Amneris jeszcze będzie na powierzchni po moim czyszczeniu. O. Bo jak ja ruszam tam czyszczę, to tak ładnie schodzi, tylko nie ty czas organizowanie tego. Jeszcze nie musiała robić tego lewą ręką, bo nagrywam, to byłoby łatwiej. Do niektórych miejsc musiałam jeszcze wrócić i poprawić, bo wiecie, że jak się coś robi pierwszy raz, to nie wychodzi tak dobrze jak za drugim. I pewnie dlatego, Panu Bogu, kobieta wyszła lepiej. Tak wygląda Amneris wypucowana. Po prostu błysk. Słyszycie, jak tam radość? A to tak się ludzie cieszą, że Amneris jest w końcu czysta. Tak. Chociaż jakby się dobrze przyjrzeć, to pewne niedoróbki widać. Tak czy owak, fajrant. Korzystając z przygotowanego pontonu, wybieram się popływać po pobliskim jeziorze. Niedaleko. Na wiosłach przecież. A taką znowu siłaczką nie jestem. Jezioro nazwane Hustler Lake jest jeziorem tylko z nazwy. W rzeczywistości to creek. Bye bye. Tłumacząc wprost, creek to zatoczka. Ale w Anglii creek to taka zatoka, gdzie woda wchodzi i odchodzi ze względu na pływy. Najprościej mówiąc, to jezioro jest słone i częściowo się osusza przy odpływie. A ja tu jestem, o! Czyż to nie jest piękne tak bujać się na wodzie po prostu? Nieważne na jakiej jednostce. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, kto jeszcze tego nie zrobił, i do następnego. Pa!